Ladies and gentlemen, Małgorzata Michalak, Alicja Szeruga. Witam wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie zastanawiam się, czy in English or Polish? Może dzisiaj po polsku spróbuję. How are you today? Dobrze. No tak, no bo fine. Już po angielsku tutaj wkrada się co nieco. Pani Małgorzata Michalak, czyli Just Speak, czyli dobra szkoła języka angielskiego, i pani Alicja Szeluga, tu może niespodzianka i zaskoczenie, dyrygent chóru Skowronki. Zaraz wyjaśnimy państwu dlaczego. No tak, angielskiego można się uczyć w różnych formach, w różnych miejscach, ale są takie miejsca, które ponoć bardzo skuteczny efekt dają. Just Speak, po prostu można przyjść i mówić? Tak, u nas po prostu można przyjść i mówić. Nie jesteśmy typową szkołą, nie uczymy z książek, nie siedzimy w ławkach. Jest to intensywny wyjazd pięciodniowy, podczas którego poprzez konwersacje z native speakerami nasi uczestnicy ćwiczą język angielski. Czyli nie ma czegoś takiego, że przychodzimy co tydzień w czwartek na 2 godziny nie. do państwa siedziby, odbywamy lekcje. Czyli tylko w formie kursu, na który można się zapisać, i wyjazdu. W takiej formie państwo działają? Tak, tylko w takiej formie. Jest to 5-dniowy wyjazd. Odbywają się wyjazdy na terenie Wielkopolski. I właśnie jedną z naszych uczestniczek była szczęśliwie pani Alicja. A to zawsze najlepiej zapytać kogoś na dowód, czy faktycznie jest to tak skuteczne i tak przyjemne. Kogoś, kto to ja powinnam rozmawiać z panią po angielsku w tym momencie, żeby tak. pani mnie oceniła, jak mój angielski. Nie, nie, proszę być bezpiecznie, będzie jednak polski. No rzeczywiście tak było. Szukałam kursu, w którym mogłabym zanurzyć się w język, tak, tak, prawdziwie. Nie bardzo miałam czas wyjechać za granicę, żeby móc szkolić. Ten wyjazd dopiero przed panią. Wyjazd dopiero przede mną, więc jeszcze w Polsce. I skorzystałam z okazji i znalazłam szkołę Just Speak. I stwierdziłam, że okej, spróbujemy. I tak się stało. I w lipcu rzeczywiście wzięłam udział w kursie takim 5-dniowym. Kurs miał miejsce w Biedrusku, w bardzo ładnym otoczeniu. W pałacu mieszkaliśmy. Ale właśnie nie było czasu nawet na taką relaks taki gdzieś tam w okolicach, tylko skupiliśmy się przede wszystkim na mówieniu, na rozmowach. Ja widziałam właśnie program dnia, to tam jest wypełniony od rana do wieczora właściwie, tak zwany free time, czyli nie wiem, czas wolny dla uczestników, to jest jakieś 1,5 godziny plus wieczorem. Tak, zajęcia zaczynamy już od 8:30 rano, kończymy po godzinie 21:30. Z małą przerwą 1,5-godzinną, która tak naprawdę nie do końca służy tylko wypoczynkowi, ponieważ na ogół w tym czasie nasi uczestnicy przeglądają notatki, które zrobili w ciągu dnia i po prostu powtarzają sobie to, co nowego poznali. Czy to są kursy dla takich osób, które już miały styczność z językiem? Coś wiedzą, mają jakieś podstawy? To są kursy dla osób, które mają już pewną podstawę i natomiast posiadają barierę w mówieniu, bądź chcą bardzo szybko poszerzyć zasób słownictwa. Czy to jest tak, pani Alicjo, że jak się tam człowiek pojawia i zaczyna rozmawiać, rozumiem, z native'ami, tak? To faktycznie intuicja nawet trochę działa, jeśli no, bo oni cały czas po angielsku. A no, nie, tylko i wyłącznie. Nie polskiego wolno. Nie znają albo udają bardzo dobrze, że nie czują. Nie wolno używać nie języka polskiego na naszych spotkaniach. Tak, Małgosia pilnowała nas bardzo mocno, absolutnie. Only English. Absolutnie nie wolno było mówić po polsku, więc po prostu nie było możliwości nawet. Przedstawialiśmy się i mówienie, i myślenie tylko i wyłącznie po angielsku. W nocy, po pierwszej nocy, to Małgosia się śmiała, położyłam się i po prostu cały czas słowa angielskie przychodziły, absolutnie nie polskie. I to właśnie o to chodziło. O takie właśnie. I wróciła pani do domu i też pierwsze co hello. Hello, dokładnie. I tak było rzeczywiście cały czas. I ten czas wolny, o którym tu pani wspomniałyście, to było rzeczywiście poprawa, gdzieś tam szukanie, sprawdzanie pewnych rzeczy, które były, jakieś wątpliwości, które się pojawiły podczas rozmów po angielsku, plus przygotowanie prezentacji, która była na koniec pokazywana w formie takiego egzaminu. Każdy z uczestników miał obowiązek przygotować przez te 5 dni pobytu na koniec prezentację na jakiś określony temat, wybrany przez siebie. I ta prezentacja była przygotowywana w trakcie naszych spotkań z mentorem, z osobą, z native'em. Natomiast ten czas wolny był poświęcony przeze mnie przynajmniej na pisanie, na zbieranie wszystkich informacji po to, żeby potem móc to jakoś porządnie zaprezentować. I czuła pani progres? Faktycznie? Tak. Między pierwszym a ostatnim dniem? Przede wszystkim otwarcie. Swobodę? Otwarcie. Powiem tak, w 5 dniach nie jesteśmy się w stanie nauczyć języka tak, żeby móc zupełnie swobodnie mówić. To jest niemożliwe. Natomiast rzeczywiście to, co mi dał kurs, dał mi otwarcie
na język. Dał mi taką swobodę wypowiadania się w różny sposób, no, w zależności od tego, na jakim etapie umiejętności jesteśmy. Mój angielski jest dość dobry, nie jest bardzo dobry, ale jest dość dobry. Natomiast brakowało mi takiej pewności siebie w mówieniu. Ja jestem po wielu kursach w różnych szkołach językowych. Angielski w mojej pracy jest niezbędny. Często wyjeżdżamy. Teraz przed nami, przed chórem Skowronki, wyjazd do Carnegie Hall, gdzie do Stanów Zjednoczonych, gdzie chór będzie śpiewać i gdzie będziemy przez kilka dni przebywać w Stanach. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu wróciłam z warsztatów chóralnych, gdzie prowadziłam warsztaty dla chórów z całej Europy w języku angielskim, więc ten język musiał być taki komunikatywny i tej właśnie komunikatywności mi brakowało. Stąd też przed przyjazdem, wyjazdem do Niemiec, ostatnim, tym właśnie, o którym mówię, wybrałam się właśnie na kurs i ta konieczność była. Więc rzeczywiście kurs nie nauczy od początku do końca i żebyśmy mogli mówić zupełnie swobodnie, natomiast daje otwartość, daje swobodę. Tak było. Tak było. No bo najważniejsze to mówić i jeszcze raz mówić, bo kiedy kształcimy się, uczymy się tak klasycznie jak w szkole, z podręczników, to jest trochę mija się czasami z rzeczywistością, prawda? To jest taki bardzo elokwentny, ładny język, ale to, co jest w rzeczywistości, potem dokładnie, trochę przynosi dokładnie. Nasz kurs pozwala na to, że nie tylko rozmawiamy na takie tematy wymuszone, które sugerujemy uczestnikom do dyskusji, ale również bardzo ważne są te luźne interakcje podczas całego dnia, który spędzamy razem, tak? Są to zupełnie naturalne reakcje, zupełnie bezstresowo się to odbywa, że wszyscy uczestnicy po prostu przestawiają się na język angielski i nie czują jakby już potrzeby, żeby uciekać do języka polskiego. Tak jak pani Alicja powiedziała, zaczyna się nie tylko mówić, ale i myśleć w języku angielskim. Czyli jest bardziej potocznie, bardziej swobodnie, tak jak na co dzień. Naturalnie. Tak? Nie ma formułek sztywnych, długich zdań. To tak pewnie podobnie wygląda, jak przyjeżdżają do nas obcokrajowcy i uczą się języka polskiego, który jest taki bardzo literacki właściwie, ale on czasami trochę karykaturalnie nawet brzmi w rzeczywistości, bo to zupełnie co innego. Native speakers u Państwa to ludzie w różnym wieku? To ludzie pewnie bardzo ludzie otwarci. W różnym wieku, bardzo otwarci, niezwykle sympatyczni ludzie z różnych krajów anglojęzycznych, ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, z Kanady, z Australii. Czyli zawsze różne odcienie tak zwanego angielskiego i British tak. English, i American English i tak dalej. A jeśli chodzi o same lekcje, spotkania, to się odbywa w grupach, to są spotkania indywidualne, 2:1, 3:1, jakie są wersje? Przede wszystkim są to zajęcia 1:1, gdzie uczestnik polski rozmawia z native speakerem 1:1. Natomiast w ciągu dnia są też zajęcia grupowe, które są takim miłym oderwaniem chyba i chwilą oddechu również po tych dosyć męczących jednak godzinach rozmowy 1:1, bo trzeba przyznać, że to jest wielki wysiłek dla uczestników. Natomiast z drugiej strony jest to pewnego rodzaju relaks, taki pobyt 5-dniowy z nami i no wszyscy wyjeżdżają z bardzo pozytywną energią z Just Speak. Relaks na pewno był fajne miejsce, z tego co widzę. Takie bardzo przyjemne, gdzieś pałac, gdzieś jakiś budynek, takie warunki wakacyjne. Miejsca blisko przyrody, oderwane od zgiełku miasta, tak żeby faktycznie było można się skupić na języku angielskim. I rozumiem, że także chętnych mają Państwo w różnym wieku, od naście do bez granic. Znaczy tak, żadnych granic wiekowych nie stawiamy, natomiast większość naszych klientów to są osoby w wieku dojrzałym, można by powiedzieć. Jeśli ktoś chce się zapisać, są jakieś turnusy, trzeba wybrać termin, czy można po prostu zgłosić chęć i potem Państwo budują grupę? Wszystko jakby odbywa się przez naszą stronę internetową. Tam w zakładce zapisz się, podane są terminy. Spotkania się odbywają w tej chwili jeden raz w miesiącu. I pod każdym terminem, na który jeszcze są wolne miejsca, można kliknąć w ikonkę zapisz się i po prostu się zapisać. Korzystając z okazji, że mamy tutaj znakomitą dyrygent chóru Skowronki, wiem, że zaczyna się nowy sezon. Tym małym Skowronkom, młodym, także pewnie lekcje angielskiego się bardzo przydadzą. Myślę, że każde dziecko już teraz uczy się angielskiego, więc ja potwierdzam to. Rzeczywiście śpiewanie w zespole rozwija umiejętności również językowe. Nie tylko poprzez wykonywanie utworów w językach obcych, bo język angielski jest bardzo często wykorzystywany w utworach,
ale również potem w kontaktach, kiedy wyjeżdżamy gdziekolwiek, bo chór z Skowronki bardzo często podróżuje. I to jest też takie fajny, dobry bodziec do tego, żeby pracować nad językiem, śpiewając w zespole, bo to jest dobry sposób na to, żeby ten język rozwinąć. Być w zespole i być z nami. A właśnie w tej chwili rozpoczynamy nabór do chóru z Skowronki. Jeszcze dzisiaj i w przyszłym tygodniu, we wtorek, środę i w czwartek, między godziną 17 a 18, oczekuję wszystkie dziewczynki, które lubią śpiewać, które chcą rozwijać swoje talenty muzyczne i również językowe do chóru z Skowronki. W Centrum Kultury Zamek, sala 230, odbywa się nabór właśnie do chóru. A wkrótce potem, 29 września o godzinie 19 w zamku, mamy koncert inaugurujący sezon artystyczny naszego zespołu, który się nazywa Skowronki to my, i którym będziemy mówić o zespole, śpiewać piosenki nasze ulubione, także zachęcić wszystkich ewentualnych chętnych do przyjścia do chóru. Sprawdzą się ze swoją znajomością języka także podczas wyjazdu do Nowego Jorku. A te kursy u Państwa, te spotkania przez cały rok się odbywają, tak bez względu na miesiąc, na wakacje? Tak, bez względu na miesiąc. Co miesiąc mamy przynajmniej jedno spotkanie. Natomiast w okresie wakacyjnym i ferii zimowych mamy również spotkania dla młodzieży. Dla młodzieży między 15 a 20 rokiem życia. Są to specjalne kursy, podczas których mam materiał dostosowany specjalnie do egzaminu maturalnego. Trochę są pewnie kursanci, że tak powiem, rzucani na głęboką wodę, ale chyba jeśli ktoś na tę głęboką wodę się nie rzuci, to nie jest w stanie właściwie się przełamać, tak? Bo pojawiają się w miejscu, gdzie no, tak jakby język polski nie istnieje, oni mogą sami kombinować, ale native speakers no, tylko in English, prawda? Taka jest nasza przewaga nad tradycyjnym kursem, że u nas natychmiast następuje przełamanie bariery językowej i po prostu uczestnicy mówią po angielsku. A słucha się dużo, nie wiem, innych tekstów, innych czy piosenek, czy jakakolwiek literatura także istnieje? Czy to są po prostu luźne rozmowy na zadany temat? To są luźne rozmowy. Pewne materiały, jak na przykład dotyczące sztuki negocjacji czy sztuki prezentacji, dostarczamy oczywiście w języku angielskim. I oprócz tego, że są to luźne rozmowy na różne tematy, to mamy takie sesje troszeczkę inne, bardziej rozrywkowe, tak zwane roleplaye, podczas których odgrywamy różne scenki. Dosyć zabawne. Bardzo, bardzo. To była ulubiona część całego dnia, kiedy mogliśmy się pobawić, kiedy mogliśmy się pośmiać, i to było bardzo sympatyczne. A jak to jest między uczestnikami? Także jak macie przerwę, nie wiem, na obiad czy na czas własny, z ulgą każdy oddycha właściwie i mówi po polsku, czy też... Nie, absolutnie. Posiłki są wspólne razem. Przy jednym stole siedzimy razem z native speakerami. W związku z tym dalej angielski, tylko w innej formie, bo przy posiłku jakieś tam rozmowy odbywają się. Nie posiłki ma. To jest również to jest czas naszej konwersacji. I to bardzo ważne właściwie, tak? Dokładnie. Bo kiedy wyjeżdżamy za granicę, też coś musimy zamówić, czy musimy coś kupić. Czyli rozumiem to stwarzanie różnych sytuacji pewnie sztucznych, no bo trzeba się przenieść czasami w różne realia i nie zapomnieć języka w takim momencie. Dokładnie tak. Udział w JazzSpeak właśnie to umożliwia, żeby być bliżej języka tak jak w takim jakby naturalnym środowisku. Czyli rozumiem, że satysfakcja zazwyczaj w 100%, jeśli chodzi o 100%. Uczestników kursu. Zachęcamy do poczytania opinii również na portalu opineo.pl, w którym są chyba w sobie jedyne takie rzetelne opinie faktycznie klientów. Uczestników. Ale nie, przepraszam, bo nie trzeba zgłaszać się tylko na jeden kurs kilkudniowy, bo jeśli ktoś przejdzie, powiedzmy, jakiś etap, to może kontynuować, tak? Może rozwijać. Oczywiście, mamy zróżnicowane materiały, którymi się posługujemy. Zależnie od tego, na jakim poziomie jest dany uczestnik, staramy się podsuwać materiały odpowiednie dla niego. Poza tym, kiedy rozmowa toczy się indywidualnie z native speakerem, każdy z native speakerów dostosowuje się do poziomu swojego polskiego rozmówcy. Właściwie sporo jest zalet także, no nie ukrywajmy, finansowych, bo wyjazd za granicę wiąże się z kosztami, a tutaj stwarzamy sobie takie warunki, jakie za granicą mogą istnieć. Powiedziałam nawet, że troszeczkę lepsze, ponieważ u nas ze względu na różnorodność akcentów języka angielskiego uczestnicy mają szansę osłuchać się, poznać, jak różny jest język angielski, a nie tak jak na przykład, kiedy wyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii i słuchamy tylko akcentu brytyjskiego.
No tak, racja. No warto słuchać. Myślę, że język angielski jest w ogóle bardzo popularny, jeśli chodzi o piosenki, o informacje. No język, który nas po prostu otacza. Zachód Europy może bardziej w kierunku hiszpańskiego, francuskiego, ale angielski także bardzo się przydaje. Myślę, że każdy z Państwa się już o tym przekonał. Jeśli ktoś chciałby się dokształcić, można w znakomitych warunkach. Wystarczy jeszcze mówić. Just Speak serdecznie zaprasza wszystkich widzów poranka WTK. Mamy dla Państwa specjalną niespodziankę, która zacznie działać już dzisiaj. Dla 10 osób, które zdecydują się podjąć wyzwanie i zapisać do udziału w naszym programie językowym, na hasło WTK wpisane podczas procesu rejestracji w okienku kody rabatowe otrzymają 10% rabatu. Także zapraszam serdecznie. To dotyczy programów tegorocznych jeszcze. Ja z doświadczenia własnego także Państwu powiem, że nie ma nic lepszego niż lekcja z nauczycielem, który mówi tylko po angielsku, a jeśli jest native speakerem, to już chyba lepszej sytuacji nie można sobie wymarzyć i wyobrazić. Bardzo serdecznie dziękuję. Thank you very much. It's been a pleasure. Thank you. Pani Małgorzata Michalak, pani Alicja Szeluga były Państwa i moimi gośćmi. See you. Hope to see you soon. Thank you. Thank you.